Cześć, moi drodzy, witam Was na kanale Videoblog Tech. Swojego czasu pokazywałem Wam dwa fajne uchwyty monitorowe, które możemy przyczepić do biurka pojedynczy i podwójny. Dzisiaj mam coś troszeczkę innego. Uchwyt na monitor sztuk raz, można na nim zawiesić, ale dodatkowo można na nim umieścić naszego notebooka. Zapraszam do tego testu, recenzji i prezentacji uchwytu monitorowo-laptopowego ART L24. Samo pudło jest dosyć duże i dosyć ciężkie, ponieważ cały uchwyt wykonany jest ze stali. Otwórzmy sobie go i zobaczmy, co jest w środku. Ja Wam to będę pokazywał od tej strony. Więc mamy instrukcję obsługi. Mamy jedno czardziejskie pudełko, w którym są uchwyty, jakieś mocowania i inne tego typu rzeczy. Mamy drugie czardziejskie pudełko. W którym jest tacka, na której stawiamy naszego notebooka. Kolejne zaczarowane pudełko, chyba powinno być ekologiczne, z kolejnymi uchwytami. Za chwilę to wszystko będziemy montować. Rura, jakby ktoś chciał zagrać baseballa. I kolejne, które za chwilę dopiero muszę odciąć i wyciąć i przeciąć, i żeby je wypakować, i, i w ogóle tak zrobić, żeby było dobrze. Muszę przyznać, że produkt jest bardzo dobrze zapakowany. Wszystkie podzespoły, każdy z tych podzespołów ma swój osobny woreczek, także nie ma raczej szansy, żeby w paczce coś nam się porysowało, coś nam się zniszczyło, bądź też obtarło. Nawet tutaj to kółeczko takie z bolcem z jednej strony zostało zabezpieczone styropianem, w który był wbity ten bolec, więc absolutnie nie przebiłby nam ani opakowania, ani też nie porysował innej części. Jak na swoją budżetową kwotę, o kwocie później, powiem Wam, że całkiem Sympatycznie przygotowany do montażu produkt. W komplecie dwa klucze imbusowe dostajemy również plus milion nakrętek. Większość nakrętek ładnie posortowanych, także nie musimy się zastanawiać i opisanych oczywiście, znając mnie odciąłem krzywo i odciąłem oznaczenia, ale ładnie zapakowanych, opisanych, także montaż powinien być szybki, sprawny i elegancki. I po zmontowaniu w pełnej okazałości wygląda to mniej więcej tak. Już wam mówię, co można zrobić z tymi uchwytami, znaczy z tym jednym uchwytem, który ma dwa ramiona. Monitor, monitor możemy obrócić nawet z drugą stronę, jeżeli nam to pasuje. Jeżeli na przykład coś chcemy pokazać współpracownikowi, który pracuje z drugiej strony biurka. Żaden problem. Możemy go również postawić do pionu, czyli zrobić tak zwany ups pivot, tak? Tylko trzeba uważać robiąc m, tą figurę z tym monitorem, ponieważ ramiona działają na zasadzie przeciwwagi. To znaczy nie powodują automatycznego opadania pod warunkiem, że są dociążone z drugiej strony. Jeżeli podniesiemy delikatnie na przykład monitor w górę, to widzicie, schodzi nam całe ramię samo. Więc trzeba na to uważać. Moi drodzy wykonując różne piruety z monitorem i to samo jest z notebookiem. Yy, oczywiście odgiąć można na śródramieniu, też jest przegub, też można sterować monitorem. Piwot, co już powiedziałem, odwracanie samej głowicy, czyli samej, samego monitora, w każdą dowolnie, dowolną stronę. Z tym opadaniem czasami może być problem, jeżeli chcemy, bądź też często i dużo manewrujemy monitorem, dlatego możemy sobie skręcić tutaj śrubką na stałe. Po ustawieniu pozycji, która nam pasuje, możemy skręcić jeden uchwyt, drugi uchwyt, nie powodując już poruszania się ramion ramienia góra dół. Na każdym z ramion. Są takie dwa klipy, które służą do zachowania naszej kabli w należytym porządku. Pinamy sobie tutaj kabelki, są one dosyć szerokie, więc kilka kabli od notebooka zasilanie kabel do np. zewnętrznej klawiatury, myszki spokojnie nam się tutaj zmieści. Nie będzie to nam wszystko z tyłu dyndało i będzie to wyglądało w miarę. Estetycznie na głównej nodze mamy też dopinany taki plastikowy uchwyt spinający wszystkie kable razem, a dodatkowo są dwa miejsca mocowania na nasze klucze, które są w komplecie, żeby się nie zgubiły, bo wiadomo, że gdzieś to skręcimy, a później gdzieś to rzucimy do szuflady i nam zginą. A one służą właśnie do ściskania niektórych przegubów, żeby na przykład ciężej było odwrócić monitor, bądź też się sam nie przechylał. W pozycji góra-dół. A propos odchylania, przechylania i kątów o piwocie mówiłem można odchylić monitor i notebooka od plus 45 stopni do minus 45 stopni i oczywiście obrócić w poziomie o 180 stopni. Mamy dwie możliwości montażu tego uchwytu na naszym biurku, albo tak, jak ja wykonałem to w tym momencie, czyli chwytamy do krawędzi biurka. Dodam, że uchwyt jest bardzo szeroki i chwyci biurko o grubości do 9 cm, więc jest to naprawdę dużo wszystkie ikeowskie biurka, które mają tak jak to grubość przeważnie 7 mm, 7 cm, przepraszam, łapią się na to bez problemu. Możemy za pomocą dodatkowych jeszcze tutaj akcesoriów, które są załączone w komplecie, jeżeli mamy otwór w biurku, zamocować ten uchwyt właśnie w otworze. Nie musimy go mocować krawędziowo, wpuszczamy go w otwór, skręcamy od dołu i mamy po problemie. Te dodatkowe wszystkie śrubki, które zostały, to nie są śrubki, które zapomniałem gdzieś wkręcić czy zamontować. To są śrubki, które służą do mocowania monitora do uchwytu VESA. Uchwyt możemy wykorzystać do monitorów VESA 75 i wesą 100, także jest w miarę uniwersalny, ale wiadomo, że każdy z producentów w różnym stopniu zachowuje głębokość otworów. Niektórzy mają bardziej płytkie te otwory do wkręcania śrubek przy mocowaniu wesa, niektórzy mają bardziej, niektórzy mają głębsze te otwory. Więc stąd też znalazły się tutaj. Trzy, chyba z tego co naliczyłem, komplety śrub o różnej długości do wkręcenia, do przykręcenia naszego monitora do uchwytu. Swoją drogą monitor bardzo prosto się ściąga, wystarczy odkręcić tutaj z góry jedną śrubkę zabezpieczającą i po prostu wysunąć monitor z uchwytu. Podobnie jest z notebookiem, notebook trzyma się na takiej metalowej podstawie, z boku tej metalowej podstawy mamy takie łapki plastikowe mm, pozwalające nam regulować na szerokość uchwyt naszego notebooka, to, żeby nam się nie przesuwał lewo-prawo w tym e, swoim mocowaniu. Łapki są dosyć miękkie od środka, na pewno nie porusują nam obudowy naszego notebooka. Od spodu dwie nóżki podnoszone, za których to pomocą przytrzymujemy notebooka w pionie, żeby nam się znowu nie zsunął na nasz blat. Łapki boczne od dołu mają takie dwa zaćmki, którymi blokujemy je w pozycji, w której ustawimy e, mocowanie notebooka. Oczywiście notebooka można też podnosić, opuszczać i ma taki sam zakres regulacji jak monitor, czyli 180 stopni. Możemy z nim również zdobyć pivota, jakbyśmy bardzo chcieli i 45 stopni odchylanie góra-dół. Plus 45 stopni, minus 45 stopni. Także też całkiem sensowny zakres regulacji. Zależy, kto co lubi, proszę bardzo. O i nie spada. Możemy tutaj zamontować notebooka o wadze do 4,5 kg w rozmiarze od 10 do 15,6 cala. Rozmiar matrycy notebooka. I monitor, moi drodzy, o wadze całkowitej monitora do 8 kg. W komplecie mamy dwa klucze indusowe, jak powiedziałem na początku, które służą do podstawowego montażu. Natomiast jakbyśmy chcieli bardziej ścisnąć na przykład yy, przeguby w miejscach, yy, w których się one odginają, żeby na przykład nam nie latały luźno, albo się okaże, że fabrycznie yy, ktoś tam z pracowników w fabryce za słabo skręcił ten przegub, to niestety będziemy musieli się zaopatrzyć w dodatkowy klucz. Torx, ponieważ nie ma takowego w komplecie. I zobaczcie, ile nam się zrobiło miejsca na naszym biurku. Jak podnieśliśmy monitor i podnieśliśmy notebooka? Mamy praktycznie całą powierzchnię pracy do wykorzystania. Możemy postawić zewnętrzną klawiaturę podpinaną na USB, na przykład, naszego notebooka myszkę i milion różnych papierów bądź też innych niepotrzebnych rzeczy które zawsze zajmują nam jakąś tam powierzchnię na biurku i czasami jeżeli mamy notebooka, dodatkowy monitor klawiaturę, zewnętrzny monitor podpięte to wszystko na biurku to po prostu brakuje nam miejsca. Ramiona jesteśmy w stanie ustawić tak, że mocując ten uchwyt do biurka tak jak teraz zamocowany i patrząc od Waszej strony, czyli tak jakbyście siedzieli przed tym biurkiem te ramiona absolutnie nie będą nam wychodziły poza obrys biurka jedynie potrzebujemy tutaj około Półtora centymetra może centymetra nawet na to żeby tylna żeby plecki tego uchwytu biurkowego miały trochę przestrzeni. Absolutnie nie musimy mieć za biurkiem jakiegokolwiek więcej miejsca. Może być zaraz półtora centymetra za biurkiem już ściana i bez problemu ten uchwyt spełni swoje zadanie. Dwa słowa podsumowania moi drodzy po tym co tutaj widzieliście i po tym e... Jak wcale nie męczyłem się z montażem tego uchwytu, bo wszystko jest przemyślane, pasuje do siebie bez problemu i montaż generalnie zajmuje nam około 15 minut. Nie ma z tym absolutnie żadnego problemu. Po pierwsze, co mnie może irytuje, od tego zacznę, tak? Irytuje mnie to, że mm, uchwyt działa na zasadzie blokowania przez siłę środkową, czyli musimy mieć coś powieszone, żeby nam się ten uchwyt nie przesuwał góra-dół. Natomiast jeżeli przez przypadek, tak jak pokazywałem Wam, podniesiemy monitor, bo chcemy go przesunąć, to automatycznie to wszystko spada. Więc generalnie sugerowałbym skręcić sobie to od razu, ustawić pozycję, w której chcemy pracować i skręcić sobie tutaj przy kolumnie śrubki. Do tych śrubek na szczęście pasuje ten największy klucz inbusowy, który jest w komplecie, więc nie ma z tym problemu. Po drugie, jak zauważycie, zapewne przy tym ramieniu Działając siłą odśrodkową na ten uchwyt, czyli obciążając go od zewnętrznej, te uchwyty są lekko na skos. Może nie bardzo to widać, jak zbliżymy sobie do siebie monitor i notebooka. Natomiast niektóre osoby bardziej takie pedantyczne może to troszeczkę irytować. I generalnie, chyba tyle z minusów, które zauważyłem. Oprócz tego, że możemy zamontować maksymalnie notebooka 15-calowego, 15,6 cala, przekąt na matrycy. Większe tutaj się nie zmieszczą z powodów tego właśnie, że te uchwyty też mają jakąś tam granicę rozsuwania się. Więc 17 gamingowej tutaj niestety nie obsadzimy chyba, że nie będziemy stosować tych bocznych uchwytów, to wtedy jest szansa, że nam się zmieści. Jeszcze jeden taki problem, który wyszedł przy okazji montażu notebooka, raczej nie przy okazji montażu, może sobie zablokuję, żebym go zaraz nie zrzucił. Tylko zobaczcie nie wiem, czy to będzie widać. Generalnie jest problem z wentylacją. Jeżeli nasz notebook się bardzo grzeje, to tutaj nie mamy ze zbyt wielu otworów wentylacyjnych. Jest tylko i wyłącznie kilka szczelni. Oczywiście, w zależności od tego, gdzie nasz notebook ma umiejscowioną, umiejscowiony otwór wentylacyjny, to jest 14 cali, mój notebook ma 14 cali, więc jeżeli mamy większy notebook 15, to jest szansa, że te otwory wentylacyjne będą poza płytą mocowania notebooka. Natomiast jeżeli nie, to musicie popatrzeć, czy nie będzie u was problemu z temperaturami podczas gdy notebook będzie obciążony. A teraz plus na pewno jeden wielki niepodważalny plus to to, że mamy całą przestrzeń, którą zajmował nam monitor i notebook wolną na zewnętrzną klawiaturę, na myszkę, na cokolwiek chcemy tam postawić. Naprawdę jest to wybawienie dla osób, które mają mało miejsca na swoim biurku, mało miejsca na postawienie monitora, notebooka, czy też. Komputera. Drugi plus montaż, tak jak już powiedziałem wcześniej, bezproblemowo. Praktycznie 15 minut macie zamontowany uchwyt. Nie trzeba nic zwiercić, kombinować, wszystko jest bardzo dobrze spasowane. Dodatkowo ja tego nie montowałem. Są takie zabezpieczające gumowe naklejki na śruby, które są tutaj pod spodem, żeby nie prosowały nam blatu od spodu. Plus też za to, że producent pomyślał, i mamy uchwyty na nasze kable możemy zrobić całkiem sensowną kablologię. Jak widzicie, zamiast puszczać kabel zasilający, na przykład jak ten mam podłączony tak, gdzieś żeby sobie wisiał pod spodem chwytamy go sobie elegancko uchwyty i mamy problem rozwiązany reasumując moja rekomendacja dla tego uchwytu on kosztuje, teraz jest w promocji około 160 paru złotych, niecałe 170 złotych, znalazłem go w dwóch sklepach internetowych do których linki znajdziecie pod filmem w opisie. Dajcie mi znać w komentarzach pod filmem, proszę Was, co myślicie o takim rozwiązaniu. Czy spełniłoby na przykład Wasze wymagania, jeżeli szukacie czegoś takiego, żeby zaoszczędzić miejsca, czy czegoś takiego, żeby ułatwić sobie pracę i móc lepiej ma manipulować zarówno monitorem, jak też notebookiem. Ode mnie to tyle. Dziękuję serdecznie za oglądanie tego testu uchwytu monitorowo-laptopowego, notebookowego. Art L24. Poznaję Was, trzymajcie się wideoblog Tech.